Do kolejnej uchwały. To jest uchwała, w której wnioskujemy. Bardzo bym prosił Marka, abyś pokazał, które działki tutaj na mapie chodzi. Chodzi o to, żeby przedmiotem tej uchwały jest wniosek do miasta o wykupienie działek, które znajdują się w okolicach Parku Lotników Polskich, a następnie włączenie ich do Parku Lotników Polskich. Wiem, że to jest tutaj zadanie przewodniczący Komisji Zagospodarowania, jest tutaj inicjatywa też ze strony Komisji. No i faktycznie to rozwiązanie wydaje się być rozsądne, wydaje się też zabezpieczać interesy tej części naszej dzielnicy, tak aby nie zostało ona zabudowana i żeby teren rekreacyjny został poszerzony i też żeby to miejsce zostało uporządkowane. Stąd też, drodzy Państwo, taka propozycja zarządu. Otwieram dyskusję. Obecnie tam jest nieuporządkowany teren. Tak, no, działki, które no, po prostu nie są tam jest bajzer. No jeszcze czas, żeby to... Prywatne działki są tylko tymi pasami, które nie są czerwone. Wydaje mi się, że to są dosyć wąskie działki. To będzie twoja działka. Wychodzi się. A co ja to stanę robił, ja? Od kupiona. Wakacje pojawiały się dużo komentarzy, że park jest ograniczony, czy to jest takie prawdopodobne. Proszę Państwa. Proszę Państwa, więc zgodnie z procedurą przypominam, że jeżeli sprawa głosowana dotyczy interesy członka rady, powinno się wyłączyć głosowania i podać informacje do protokołu wpisane. Ja się wyłączam. Jak ja bym się chciał wyłączyć. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś głosy w tej dyskusji są? No i mam nadzieję, że to pozwoli na poszerzenie po prostu tego terenu parku, gdzie mówiło się, że jest on cały czas ograniczany ostatnio poprzez budowę hali i mam nadzieję, że kolejnym krokiem, jeżeli rzeczywiście to zostanie kupione pod cel publiczny, będzie uporządkowanie tego terenu. Żeby on na przykład w 2014 roku podczas świata wielkosiatkowej po prostu nie straszył, tylko godnie reprezentował tą okolicę i teren. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, czy jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji są? Nie widzę, zastrzeżę zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Przypomnę, że pan nie jest, czy pan wyłączył się do głosowania w tym momencie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę bardzo. 15 za. Czy ktoś jest przeciw? Czekałem, kiedy to wygłosił. Ktoś się wstrzymał od głosu? Nie.